było 17 nasze spotkanie już, a drugie w tej kadencji. Czyli ten czas biegnie nieubłaganie. I ono dotyczyło spraw nieświątecznych, chociaż jest w Wielkim Tygodniu. Sprawy takie jak poruszane przez pana starostę, informacja na temat tych dystrybucji czujek czadu i samorządy gminne bardzo dużo robią w tym zakresie poprzez swoje służby komunalne, ale też ochotnicze straże pożarne. I prośba taka do nas wszystkich, żebyśmy sobie informacje. Państwowa Straż Pożarna jest tutaj bardzo w to zaangażowana. Wspólne szkolenia dla samorządów, kolejny punkt. Będziemy organizowali wspólnie dla urzędników gmin i starostwa takie szkolenia celem obniżenia kosztów. Tematy wspólne, tematy, a takie są. I kilka instytucji jest bardzo zainteresowanych, między innymi Wyższa Szkoła Administracji Publicznej i inne instytucje, żeby coś takiego przeprowadzać. Jest wola wszystkich, żeby to robić. Czy w gminie Dobra, Kołbaskowo, Police, czy też w Nowym Warpnie, ale żeby robić to razem. Temat, który jest poruszany też wielokrotnie, czyli wspólna lista przedsięwzięć kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych. Wielokrotnie były próby podejścia do stworzenia takiego kalendarza. One się kończyły fiaskiem, ale ustaliliśmy, że będzie pełna wymiana informacji na wszystkich portalach internetowych samorządów o imprezach gdzie indziej się odbywających, tak? Czyli jak pan burmistrz Nowego Warpna będzie robił imprezę, to ta informacja będzie i w Gminie Dobra, i w Kołbaskowo, i w Policach, i na stronie starostwa, i odwrotnie. Także, żeby tych imprez jest tak dużo, że wspólny kalendarz jest trudny, żeby jeszcze się te imprezy nie zachodziły, ale informacja będzie upowszechniana. Bardzo ważne wydarzenie, które zaprasza pan burmistrz Polic, będzie w maju, czyli spotkanie Izby Przemysłowo-Handlowej, tak zwany krąg gospodarczy. I pan burmistrz na ten temat, jak będzie pytany, to parę słów powie. Informacja, ważne wydarzenie gospodarcze na pograniczu polsko-niemieckim w Policach. No i wiele spraw różnych, które tu były poruszane. Leitmotiv, no to wiadomo, drogi powiatowe na terenie poszczególnych gmin i niedostatki wynikające z ich stanu. Jak również współpraca między wydziałami starostwa a poszczególnych gmin. To pokrótce taka tematyka. Następne spotkanie będzie w czerwcu w gminie Dobra. Będziemy państwa informowali. Czy jakieś pytania szczegółowe, to proszę bardzo, każdy będzie mógł powiedzieć. Do pana burmistrza. To bardzo proszę. Macie państwa, 70 odbywają się wspólnie polsko-niemiecki krąg gospodarczy, który tematem są sprawy gospodarcze, również współpracy przygranicznej. To są cykliczne spotkania i w dniu 14 maja 2019 roku, to znaczy we wtorek, poproszono nas, aby zorganizować takie spotkanie w Policach. Myśmy zorganizowali. Tematem tego spotkania będą również sprawy naszego regionu gospodarczego rozwoju i mam na myśli tu PDH, również będzie prezentacja przedstawicieli z PDH dotycząca tej nowej inwestycji. W programie jest również zwiedzanie zakładu, jeżeli będzie to możliwe, i będzie również poruszony temat 20-lecia podpisania wspólnej współpracy między gminą Policja a miastem Pasewalk, bowiem 15 lipca mija 20 lat od dokonania tego aktu i dlatego chcemy to również uczcić i poinformować wszystkich zgromadzonych na tym kręgu gospodarczym. Czy są jeszcze jakieś pytania? Państwo? Bardzo proszę. Proszę powiedzieć, tutaj nasuwa mi się pytania dotyczące wspólnych przedsięwzięć. Czy jest możliwe, żeby państwo, w miarę możliwości oczywiście, żeby dać taką szansę organizacjom, żeby gdzieś umieszczać informacje, że w dniu takim i takim, w godzinach od do jest taka i taka impreza. Chodzi o to, żeby w miarę możliwości nie zachodziły na siebie.
Ileś lat temu w powiecie była taka możliwość. Była taka próba, ale ona de facto skończyła się fiaskiem, bo tych imprez jest tak dużo, że nie sposób, żeby one się nie nachodziły na siebie. Natomiast informacje poszczególne samorządy zamieszczały, zamieszczają i zamieszczać będą. Jest absolutna wola dobra, że i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zrzeszenia mają takie możliwości. Przecież ja, jak obserwujemy strony internetowe poszczególnych gmin, to tak się dzieje. Natomiast jest tak dużo sportowych wydarzeń, kulturalnych, że żeby zaplanować dokładnie tak, że co weekend jest gdzie indziej, to jest to po prostu niemożliwe. Ale to ten pierwszy człon pani pytania, to jest absolutnie tutaj państwo wójtowie, burmistrzowie się wypowiadali, że robią to. Robią to i absolutnie to będą robili. Bardzo proszę. Bo akurat jeśli chodzi o to pytanie i o te problemy, bo o tych dziś mówiliśmy, to między innymi szukanie coraz bardziej zacieśnienia współpracy między samorządami gminnymi, powiatowymi, no wobec wszystkich spraw, które jednak wspólne są. Tak między innymi, tu już było to wspomniane, tak kwestia właśnie wspólnych szkoleń, właśnie po to, żeby w odniesieniu do nowelizacji różnych przepisów prawa w tym zakresie spotykać się, ale i też tutaj artykułowane no, trudności, co to dużo mówić, pewne trudności w koordynacji między służbami gminnymi, pracownikami, a na przykład w naszym przypadku konkretnie Wydziałem Architektury i Budownictwa. I te trudności to nie w kwestii jakiejś bardzo niepokojącej, a raczej szukanie takich legislacji czy takich ścieżek służbowych, które byłyby przyspieszeniem, a nie jak w niektórych przypadkach to widać opóźnieniem procedur, które z kolei to procedury no, często w samorządach, na przykład w związku z otrzymanymi grantami, czyli terminy są niezmiernie istotne. Także no, cały czas będziemy szukać teraz nowych rozwiązań i dziś właśnie z takim wnioskiem my jako powiat policki, że tak powiem, wracamy do pracy, no, szukając znowu kolejnych możliwości, żeby te przepływy informacji i wzajemna współpraca wobec różnych problemów samorządów gminnych i powiatowych była skuteczniejsza. Panie starosto, mówi pan, szukamy nowych rozwiązań. Konkretnie proszę. Jakich? Czy mają państwo jakiś pomysł? Wie pani co, tak jak powiedziałem, to dziś padło, więc trudno, żeby teraz pani konkretnie powiedział i odpowiedział na to pytanie. To są konkretne sprawy, które dziś zapisałem, trzeba je zinwentaryzować i poszukać rozwiązań. Na pewno dziś nie mogę takiej odpowiedzi oddzielić. No, na przykład pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę. Czy gmina Kołbaskowo albo Dobra, albo Police powinna czekać w kupce tak jak każdy? No chyba się wydaje, że nie. Ponieważ ważność inwestycji komunalnych, często jak powiedziałem, jeszcze obwarowana terminami związanymi z pozyskaniem środków, no na pewno jest priorytetową i ważną z punktu widzenia interesu mieszkańców, szanując również oczywiście wszystkie osoby prywatne, które przychodzą ze swoimi dokumentami. Czyli o, takie obszary działań. Jak na przykład ten AB. Jeden z myślę, że z najważniejszych punktów dla mieszkańców to są drogi. Co państwa zdaniem najpilniej trzeba zrobić na powiatowych drogach? Żartem. Wyremontować 150 km drog. Wyremontować właśnie. No to jest bardzo trudny temat i tutaj nawet bardzo żywa dyskusja w tym zakresie i tak naprawdę pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć, czy to nie jest rezygnacja, ale no bezsilność wobec istniejącego stanu faktycznego, bo tyle słyszymy o wielkich miliardach nakładów na drogi, tyle mówi się o tym. Tak, natomiast drodzy państwo, rzeczywistość niestety jest smutna, więc tych miliardów nie chcę powiedzieć, że nie ma. Miejmy nadzieję, że będą. Ale na przykład droga w Mierzynie z panią wójt, dawno temat zrealizowany w liście rankingowej, oceniona w zeszłym roku pozytywnie, do dziś nie ma swojego rozstrzygnięcia. I dziś z panią wójt, chcąc zrealizować tą ważną drogę, ulicę Długą, która nie tylko ma znaczenie komunikacyjne i nawet by powiedział na równi komunikacyjne, jak i zagospodarowania wszystkich wód opadowych w tamtym terenie, jest
dziś, można powiedzieć, zagrożona. Co najmniej z dwóch powodów. A najważniejszy to taki, że nie ma w ogóle decyzji w tej sprawie. I nikt nie dał decyzji, pomimo tego, że były zapewnienia, że pula pieniędzy z Narodowego Funduszu zagwarantuje realizację tamtych zadań na dzień dzisiejszy. I co to powoduje? Że firma, która miała najkorzystniejszą ofertę Eurovia, dziś z perspektywy najbliższych dni będzie zmuszona zrezygnować z oferty, a więc tym samym wszystkie procedury przetargowe będą niemożliwe do zrealizowania w tym roku kalendarzowym. Nie mówiąc już o potrzebach termin dotyczących... Termin podania był 15 września. Tam 15 września. To z 15 września sprawa nie zamknięta. Już nie mówiąc o Kołbaskowie i o tym, co tam się dzieje na drogach. Tam już niepokoje i napięcia dochodzą no, już do takich bardzo trudnych stanów, gdzie niestety wójtowie, burmistrzowie, tutaj pani wójt Małgorzata Szwarc, pani przewodnicząca, muszą to wszystko od tych mieszkańców no niestety filtrować. Jest mi niezmiernie przykro, że powiat policki nie stać na to, żeby w bardziej dynamiczny sposób i bardziej taki no silny, przede wszystkim finansowy, zaangażować się w zwalczaniu tego największego dotkliwego problemu przy tych rozwijających się terenach. Ale zapewniam Państwa, że to spotkanie też między innymi służyło temu, żeby znaleźć przestrzenie, znaleźć inne możliwości poszukiwania rozwiązań, żeby choć w minimalnym stopniu no, remontować te 150 km drogi. Nie jest tak, że nic nie robimy, natomiast potrzeba jest ogromna. Tutaj no każdy... To już no. Ten fakt miał miejsce, ale po to to jest podnoszone, żeby, na przyszły sezon. Żeby to był proces ciągły, a nie akcyjny. I tak się dzieje. I tak się dzieje. My po prostu wymieniliśmy swoje poglądy, każdy potwierdził to, co wiedzieliśmy, ale będziemy ten temat, co spotkanie w zasadzie omawiali, przypominali, żeby to był proces. A nie akcja, jak się wydarzy tragedia. I osiągamy ten stan, że to się staje powoli procesem. Oczywiście całe akcje dotyczące walki ze smogiem i tak dalej, no to tu samorządy będą aktywne, ale to nie było dzisiaj tematem spotkania. Ja wczoraj robiłam materiał ze strefą pożarną i dowiedziałam się, że wielu ludzi, którzy mają nowe domy, kominki w domach, nie mają... No to prawda, bo to prawda, dlatego też stąd rozmawiamy z wszystkimi samorządami na ten temat, niekoniecznie z tymi, gdzie jest budownictwo komunalne, wielorodzinne, bo dotyczy to też również domów jednorodzinnych, tak? Ale to też musi być świadomość mieszkańców, no jeśli kogoś stać setki tysięcy złotych wydać na dom, tak? I trzeba też powiedzieć, bo... To powinno go być, stać świadomy, żeby dobry za 150-200 zł, gorszy za kilkadziesiąt złotych czujnik czadu też zamontować. Może przepisy się będą zmieniać. No to są kwestie kominiarskie i tak dalej. Rozmawiamy o samorządzie terytorialnym, tak? Kwestie kominów, kwestie drożności kanałów wentylacyjnych. No to wszystko się na to składa, ale... My mamy robić to, co do nas należy i staramy się to robić, stąd ten punkt. I w tym temacie tylko, żeby nie zdjąć całego obrazu powiat polski. My jako powiat rzeczywiście, będąc samorządem powiatowym, współpracując tutaj troszkę bliżej ze Strażą Pożarną, kupiliśmy troszkę tych czujek. One mają charakter taki prewencyjny we wszystkich działaniach, które Straż prowadzi. Natomiast informuję Państwa, bo też jest okazja, że zarówno Gmina Dobra, gmina Police, Kołbaskowo czynią wiele starań. Warpne, to są dziesiątki, Nowe Warpne oczywiście. I to są dziesiątki często czujników w zależności od potrzeby i struktury, które poprzez straże pożarne, ochotnicze straże pożarne i służby podlegające burmistrzom i panią wójt realizują to zadanie. Dziś tylko poświęciliśmy czas, bo już jest sezon pogrzewczy, ale za parę miesięcy będziemy mieli znowu na pewno to samo niebezpieczeństwo. Jeśli nie ma pytań, jeszcze jedno. A jednak? Jednak. Bo tak patrzę, że Michał też przebitki ma zrobić. No to pani ma pytania, czy Michał przebitki? Bo to to można jedno i drugie. To posiedzimy. Jeszcze mam pytanie dotyczące wspólnych szkoleń. Jakie państwo myślą robić wspólne szkolenia? Gdzie? No właśnie dziś tak naprawdę tylko określiliśmy sobie, że ma to sens. Wolę. I ekonomiczny, i ten koordynacyjny, co podkreśliła pani wójt Małgorzata Szwarc. I wymiany.
Czyli dziś powiedzieliśmy sobie, stąd też podjęliśmy decyzję, że i gmina Police, i powiat policki, bo gmina Police z perspektywy organizacji tego większego urzędu, ale i powiat policki będą uzgadniać pewną właśnie tematykę, to zapotrzebowanie urzędnicze po to, żeby robiąc jedno zamknięte szkolenie, robić to taniej i chyba efektywniej. Tak. Ale jest jeden element bardzo istotny, poza ekonomicznym. Sprawa lokatorów. To jest wspólne interpretowanie przepisów. No i wymiana doświadczeń przede wszystkim pomiędzy urzędnikami. Często jest konflikt, bo ktoś inaczej interpretuje, a ktoś inaczej, więc jak się tam razem spotkają, to może jakieś wspólne stanowisko i nie będzie konfliktu. Także pozytywów jest wiele. Czyli rozumiem, że to będą szkolenia dla kierownictwa? I nie, dla urzędników, nie, dla wszystkich i kierownictwa jak trzeba będzie, to też, ale głównie chodzi o urzędników, o tych, którzy wykonują decyzje, podejmują decyzje administracyjne. My tam się na wszystkim znamy, mówię. To ja nie mówię o tym kierownictwie, ja mówię o średnim szczeblu. No tak. Dziękuję. To co, pani Lidio? Dziękując państwu za czas. Z grubsza. Wesołych świąt.